Cześć, zobaczmy co przyszło. Udało mi się kupić właśnie taki piórnik w Decathlonie. Oczywiście to jest asortyment myśliwski. Kolor taki, żeby było widać po prostu te narzędzia, jak położę gdzieś na ziemi, ale to jest na później. Teraz zobaczmy, co przyszło za siodło. Ale zobaczmy, co wejdzie do tego piórnika z Decathlonu. Mamy tak, metkę do obcięcia. Voilà. Małe trybki. Dobra, zacznijmy od głównych narzędzi. Tego, co mi zawsze to już nie będzie potrzebne. Okej. Tego typu końcówki i nasadki można umieścić w tym piórniku do takiego schowka. Wrzucamy drobnice tam. Te rzeczy. Nie wiem, czy tutaj można, ale chyba tak. Te rzeczy można na przykład umieścić tu. Też jako drobnica. Tak, tak, tak. Już zaczyna robić się mały porządek. O, o to chodziło. To też jako drobnicę można umieścić tu. Hopla, trzyma się. To się tak trzyma, nie. To są klucze duże. Ale te małe można jeszcze tutaj powtykać. Dobra, i to już się trzyma. A co z tym zrobimy? To nie wiem. Ten klucz jest trochę objechany, ale muszę poszukać coś lepszego. Można go włożyć tu. Klucz do koła, bardzo ważna sprawa. Można go włożyć tu. Lederman, też ważna sprawa. W sumie można go gdzieś tutaj też włożyć. No, może to nie jest taki typowo narzędziowy piórnik, ale tu się zmieści po prostu wszystko. I teraz otwierając, mam pewność, że to mi się pomieści. Co mam tutaj jeszcze? Te taśmy to nie. Taśma izolacyjna też się zmieści. Taśma naprawcza dookoła, zestaw rękawiczek Subcio też się mieści. Szmatka, rękawiczki. Zestaw trytek gdzieś tu obok. Co ja tu zawsze wożę? Paski. Lubię mieć paski,
bo te paski no, przydają się do różnych rzeczy. No trytki, wiadomo, trytki też się przydają. Też warto jest mieć ze sobą. Taśma taka naprawcza, mała, uniwersalna. Też warto mieć ze sobą. Kamizelka odblaskowa warto mieć ze sobą, ale tobie służy też jako upychacz w tym gnieździe narzędziowym. I teraz tak, jak to włożyć, żeby to wszystko ładnie mi weszło. O-o. O tym nie pomyślałem, że to nie będzie chciało wejść. Masz ci, babo, placek. Miało być tak fajnie. Teraz pogniecimy i włożymy. No, jest coś za dużo. Musimy sobie coś wyjąć. Za dużo jest, powiedzmy, o chociażby o rękawiczki. Tak. Ładnie siedzi, czyli za duże są rękawiczki. To wszystko powkładamy. Wygląda, że wszystko jest poprawnie. Tutaj jest trochę wygięte, ale wszystkie gumki są. Tak, najpierw dociskam. Jeszcze gorzej niż poprzednio, kanapą trzeba się bawić. Tak, nie, nie wyszła. Nie wiem, dlaczego z tymi kanapami tak się trzeba bawić. Ale to jest upierdliwe. Jeszcze raz na spokojnie. Co cię blokuje? To? To? Podpórka, kamyczek, rurka, nawet się zarymowało. No i co? I już do roboty, bo łańcucha dawno nie naciągałem i trzeba zrobić z tym porządek. Był luz na łańcuchu 6 cm, stosunkowo za duży. Zmniejszyłem teraz do około tych 4,5 mniej więcej. Wolę trzymać w tej granicy. I ostatnio wspominałem o takim smarze do łańcucha, ale powiem, dlaczego mi się trochę to nie podoba. To nakłada się bardzo grubą, dużą ilość i praktycznie łańcuch z każdej strony jest w tym smarze, a nasze rolki najszybciej po prostu się wycierają z tego smaru, a cały po bokach jest w tym smarze, co jest później upierdliwe.
bo już jest czarny, zabrudzony. I nakładając ponownie tym pędzelkiem ten sam smar, który jest fajny, biały, jak się świeży, to ten pędzelek się brudzi od łańcucha i robi się po prostu też taki szary, czarny. No i planuję to wszystko wyczyścić i wrócić do mojego białego spraya do łańcuchów, ponieważ po sprayu do łańcuchów to lekko papierkiem czy szmatką nadmiar sobie ściągam i ten łańcuch nie jest taki zalepiony tym smarem. A tu po prostu on jest cały zalepiony smarem i to mi się trochę nie podoba, bo każde lekkie dotknięcie to jest bardzo, bardzo, bardzo łatwo się i na grubo można pobrudzić. Nie mówię, że on jest zły, ale pod tym względem on mi ten smar nie do końca pasuje. No i też ta główka też nie do końca się trzyma, więc według dla mnie, na moje potrzeby muszę wrócić do poprzedniego. Dobra, chować zabawki, jeszcze raz ten fotel zapinać i voilà, i serwis jest skończony. Co to teraz oznacza? Co to oznacza dla mojego tyłka? Na pewno to, że będę chciał tą kanapę oprzeć jakoś fajnie, bo usiadłem tylko na chwilę na tą fabryczną i stwierdziłem, że będzie ciężko, będzie trudno. Nie wiem, czy moje 4 litery się szybko do tego przyzwyczają, ale na pewno będzie teraz dużo większy dyskomfort. No cóż, tak to już jest, bo chyba jednak ta porwana ma namiastkę żelu, bądź jakoś zmodyfikowane też i gąbki poza tym samym zadupkiem, oparciem. Więc zobaczymy. Pora się przejechać i sprawdzić. To co? Zobaczymy, jak to oto twarde siodło się sprawdzi. No, będę zaskoczony. Mam nadzieję. To zobaczmy, co tu się dzieje. Surferzy surfują. Są fajne, duże fale. Ja sobie zrobiłem parę zdjęć takich selfiaków. Chowam sprzęt, bo solo zalatuję trochę z morza. I ale duże dzisiaj fale. Jadę do lasu zobaczyć, jak się będzie sprawdzała kanapa, bo na razie mam bardzo, bardzo mieszane uczucia co do tej kanapy. Jaka fala nadpływa i bum. No co prawda są to małe fale, aczkolwiek tutaj nie ma za dużych fal, ale wystarczająco, jak widać, dla tych surferów. Dobra, chowamy sprzęt i w drogę. Ale płynie fala. Jo. Dobra, jest jeszcze trochę mokro. Powoli. Pomału. I jazda. Dobra, co mogę powiedzieć? Co fale, jest mokro, jest fajnie, koniec roku, w końcu pogoda wróciła. Natomiast na temat tego fabrycznego siodła nie jestem w stanie znaleźć określenia. No chyba, że klasycznie motyla noga i po trzykroć motyla noga, czy jakoś tak. W każdym bądź razie ktoś mnie kiedyś pytał, jak to jest z tą kanapą przerabianą w stosunku do fabrycznej. Wtedy nie umiałem odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ już kupiłem motocykl z taką kanapą. Natomiast dzisiaj
założyłem kanapę fabryczną, jak najbardziej jestem w stanie odpowiedzieć, że ja chcę wrócić do kanapy przerabianej, bo nawet sama pozycja już jest, no ślizgam się, nie ma tego zadupka, nie trzyma lędźwi, ale miękkość, no tu czuję, jakbym siedział na styropianie, po prostu wyprofilowanym, że ta gąbka jest, no jest toporna i no jest trudno, no trudno jest się przesiąść z wygodnego na niewygodne. Na pewno będzie wymagało to przyzwyczajenia, aczkolwiek no jest dziwnie, więc kanapa przerabiana, teraz już wiem, że robi bardzo dużo roboty, szczególnie, że trzyma ten zadek na miejscu i tak się nie suwa, bo tutaj mam przynajmniej taką możliwość prawie dwukrotnej długości przesunięcia się zadkiem do przodu i do tyłu, a tam po prostu siadałem i siedziałem jak na siodle. No i tak Simon się cofa w rozwoju zamiast iść do przodu, ale chwilowo sytuacja tego wymaga. Do mojego lasu, tak? No tu jest wszystko, konie, rowerzyści, piesi, motocykliści. Takie miejsce w tym lesie eukaliptusowym. Pozwiedzać. Dużo kałuż. Im dalej w las, tym więcej drzew, maków, krzaków. O, chyba koniec mojej drogi tu się zaczyna. Chyba to jest koniec mojej drogi, proszę pana, proszę państwa. Tak? No i dobra, i tak kończy się. Tak kończy się ten szlak, pieszy, rowerowy, motocyklowy, raczej nie. I mała kaskada. I co? I pora wracać. Już nie będę nagrywał tej samej drogi z powrotem.
dzisiaj mi się śpieszy, więc do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się. Hej.